Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Marcin Nowak i mam ogromną przyjemność przywitać naszych gości i Państwa na kolejnej debacie z cyklu Diagnoza Kultury. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pięknie. O pięknie w kontekście nauczania Jana Pawła II, o pięknie we współczesnej kulturze i sztuce. Dzisiejsze spotkanie jest drugim spotkaniem z cyklu Diagnoza Kultury, projektu, w którym w centrum myśli Jana Pawła II staramy się spojrzeć na współczesną kulturę i sztukę przez pryzmat nauczania Jana Pawła II. Postawić pytanie, dokąd zmierza współczesna kultura, sztuka, jak ta współczesna kultura i sztuka współgra bądź nie współgra z nauczaniem Jana Pawła II, z jego wizją tego, czym jest kultura, jakie zadania stoją przed sztuką. Jan Paweł II powiedział, że człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek staje się bardziej człowiekiem, bardziej jest. Mając na uwadze te słowa, a także słowa Jana Pawła II poczynione podczas przemówienia w UNESCO, w którym zwrócił uwagę, że gdy zmieniają się osoby i społeczeństwa, wraz z nimi zmienia się też kultura. Kiedy transformacji ulega kultura, wtedy zmieniają się również osoby i społeczeństwa. Chcemy przyjrzeć się tym zmianom. Chcemy zastanowić się, zadać pytanie naszym gościom, dokąd zmierza współczesna kultura i sztuka. I to jest główny cel Diagnozy Kultury. Dwa dokumenty wyznaczały nasze myślenie o diagnozie kultury, o tym projekcie, w którym Państwo bierzecie teraz udział. Właśnie list Jana Pawła II do artystów oraz przemówienie w UNESCO w 1981 roku. Oba dokumenty są dla nas bardzo ważne przy tym projekcie i też Państwa bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się z nimi. Ci z Państwa, którzy podali nam swoje adresy mailowe, dostaną na skrzynkę te listy, te dokumenty, z serdeczną taką prośbą, zachętą do tego, żeby się z nimi zapoznać, bo warto do nich sięgać, warto czerpać inspirację, nie zgadzać się bądź zgadzać, ale żeby sobie wyrobić zdanie i przyjrzeć się, przypomnieć sobie, co miał do powiedzenia Jan Paweł II na temat kultury. Wspomnę tylko o tym jeszcze, że ta debata z cyklu Diagnoza Kultury ten projekt jest częścią większej całości działań Centrum Myśli Jana Pawła II, które będą swoje zwieńczenie znajdą podczas dziedzińca dialogu projektu, które odbędzie się na przełomie października i września w 2015 roku, gdzie również będziemy zastanawiać się na temat granic we współczesnym świecie, w społeczeństwie, w nauce, w kulturze. Więc już teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszam do tego, to co prawda październik, ale już można o tym myśleć, dziedziniec dialogu, kolejna edycja. A dzisiaj, nie przedłużając, oddaję głos panu Krzysztofowi Kellerowi, który będzie prowadził dzisiejsze spotkanie, a Państwu życzę dobrego, owocnego czasu rozmowy. Ja tylko jeszcze wspomnę jeżeli pan pozwoli, o partnerach naszego przedsięwzięcia, dlatego że nasze zaproszenie do zostania partnerami, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, przyjęła Fundacja Atelier, przyjęła Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej, Klub Inteligencji Katolickiej, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Galeria Propaganda, Więź i Zachęta oraz Kościół Środowisk Twórczych. Bardzo wszystkim tym osobom dziękujemy, tym instytucjom, bo ten projekt nie odbyłby się bez tych osób, bez instytucji, bez zaangażowania, bez wspólnego konsultowania, radzenia się, więc jeszcze raz bardzo dziękuję, a Państwa zapraszam na spotkanie. Dziękuję bardzo, witam Państwa bardzo serdecznie w swoim oraz naszych, czyli Państwa i moim gości imieniu. Przedstawię może Państwa, którzy dzisiaj będą brali udział w naszym spotkaniu. Na wszelki wypadek napisałem sobie, żeby coś nie przekręcić na kartce, gdy coś przekręcę, tak jak ostatnio proszę o skorygowanie. Krótko to będzie, także jeżeli omijał będę niektóre bardzo ważne wiadomości, informacje o Państwu, to proszę wybaczyć. Pani Agnieszka Tarasiuk, nasz gość, jest ona obecnie szefową, można tak nazwać, Muzeum Rzeźby w Królikarni. Wcześniej była dyrektorką Domu Pracy Twórczej w Wigrach przez 2 lata albo 3, 2008-2010. Co jest dosyć istotnym pewno informacją dla osób, które znają to miejsce. Oraz tutaj dzisiaj też jest jako kuratorka, jako artystka, ale też jako osoba, która była współinicjatorką takiego projektu, jak rozumiem, wystawy, która nie doszła do skutku. Otwarty tron nazywała się ta wystawa, czy też ten projekt, który nie zaistniał. Sztuka współczesna wobec fenomenu Jana Pawła II.
Tam był dosyć ciekawy zespół osób, które to współpracowały przy tym projekcie, między innymi profesor Bartoś czy Roman Pawłowski, inne osoby tego typu związane z tym projektem były. Teraz panowie, króciutko. Pan Antoni Libera. Tak, tak, tak. Aha, wydano książkę. Tak, przepraszam. Tak, albumu, który jest wydany w 2011 roku. Przynajmniej taka promocja była wtedy. Tak, przepraszam, uprzejmie. Antoni Libera, przed państwem drugi nasz gość, pisarz, tłumacz, reżyser teatralny. Co ty już napisałem? Kto jeszcze? Beketolog. Pozwoliłem sobie nazwać Antoniego Libera też znawcą sztuki, artyzmu Samuela Becketa. Ostatnio wydał tom prozy Niech się panu darzy. A bardzo jest, nasza rozmowa w kuluarach też tego dotyczyła, znany też jako autor powieści Madame, która zdobyła wszelkie możliwe nagrody. Jest tłumaczem też literatury angielskiej i greckiej. Ostatnio wydał bardzo ciekawy zbiór, mianowicie trylogię Sofoklesa. Król Edyp, Antygona i Edyp w Kolonos. Bardzo niedawno ta książka wyszła. Maciej Mazurek, siedzący tutaj, poeta, malarz. Napisano państwu w informacji, że krytyk sztuki też. Krytyk literacki, zajmuje się też czytaniem i pisaniem o literaturze. Szef, redaktor naczelny dosyć istotnego dla sztuki polskiej czasopisma Art Tak, Sztuki Piękne. I publicysta, bo zajmuje się też publicystyką dotyczącą czasów nam współczesnych. I przepraszam, kolejność jest alfabetyczna, tylko dama była pierwsza. Pan Iwo Zaniewski, o którym wiem, że jest malarzem, fotografikiem, reżyserem, dyrektorem wieloletnim agencji reklamowych takich jak Grey. Najpierw Grey, a potem agencja PZL, agencja własna, agencja PZL. Mogę chyba powiedzieć, że autor, pomysłodawca słynnych i pewno dobrze państwu znanych reklam, takich jak wieloletnia chyba reklama Plusa z kabaretem Mumie w roli głównej. Ona taka dosyć była głośna swego czasu, ale przede wszystkim też jest dla nas istotny dzieło, czyli malarz, twórca nie tylko sztuki reklamowej, ale też twórca dzieł malarskich. Wiele nagród i wystaw na całym świecie, listę sobie spisałem, ale nie będę jej czytał. To są, jak widzą państwo, osoby dzisiaj, ci nasi goście z różnych dziedzin sztuki. A ciągle dla nas ważny jest ten sam temat, czyli nasza refleksja nad bardzo trudnymi, niepopularnymi dzisiaj tematami. No, one są trudne dlatego, że się rzadko na ten temat rozmawia. Raczej się utyskuje, zrzędzi i nie bardzo jesteśmy w stanie, opisując rzeczywistość, w jakiej istniejemy estetyczną, przejść do jakiejś głębszej refleksji. Ja tylko państwu powiem i państwu też, że celem naszego spotkania jest przedstawienie racji, poglądów, spojrzeń, a niekoniecznie zwalczanie się nawzajem, czyli interesuje nas poznanie sposobu myślenia, a nie koniecznie jakiś triumf jednych czy innego sposobu rozumowania. To jest bardzo w moim przekonaniu zgodne z tym, co napisano, co Jan Paweł II napisał w liście do artystów i dlatego ten list do artystów jest dla mnie swego rodzaju punktem odniesienia. Ja państwu wysłałem fragmenty dotyczące tego dzisiejszego tematu, ale pomyślałem sobie, że zadam wam państwu na początku pytanie dosyć dziwaczne i niezwiązane z tym, co do was napisałem. Czy was jeszcze coś zachwyca? Tak jakbyście mieli przyznać się przed państwem i przede mną, czy są takie i jakie to są rzeczy, które wprawiają was w zachwyt. Mnie na przykład zachwyca, przepraszam, zacznę od siebie, widok gór
nie jestem w stanie, przepraszam, banalne, ale nie jestem w stanie nie przeżyć tego bardzo głęboko. Ale wy możecie mówić o twórczości, ale nie musicie koniecznie. Może to być przecież zupełnie rzecz związana z pięknem, inaczej widząc. No dobra. A to poza mną, naiwnym, jest jeszcze coś takiego, co was... No, co was jakby zachwyca, to duże słowo. A czy nie możemy mówić bez mikrofonu? Nie, bo to się nagrywa chyba. No. Chociaż chodzi o nich, a nie o słuchaczy, tak. To wydaje się, że chyba nie sposób... Czyś to włączyć. A, czyli jednak... Wiem, się... A teraz? Teraz słychać. Tak. Wydaje się, że nie sposób w ogóle wstawać z łóżka bez zachwytów i że to, trochę parafrazując te słowa Norwida, to jest po prostu niezbędne do życia. A pracując blisko sztuki i kultury, jeszcze łatwiej o te zachwyty. Aczkolwiek góry, a nawet szron na warszawskiej ulicy wystarczy bardzo często. Ja pozwoliłam sobie postąpić niezgodnie z kanonami mojego zawodu i wychodząc z muzeum na to spotkanie wzięłam rekwizyt, będąc przygotowana na to pytanie, które zostało wysłane pocztą i przyniosłam taką rzecz, która mnie ostatnio zachwyciła. To jest, proszę Państwa, taka maleńka rączka z marmuru i zachwyciła mnie ta forma i historia, bo ze sztuką, z rzeczywistością tak jest, a ze sztuką szczególnie, że te obiekty mają swoje historie i one też mogą zachwycać i intrygować. To jest fragment rzeźby włoskiego artysty Adolfo Wilda z przełomu wieków, która została dostarczona do swojego mecenasa Franza von Rose w latach 30. Była częścią kolekcji rodziny von Rose w ich pałacu w Dolau w Prusach Wschodnich, gdzieś Dylewo koło Ostrudy. Następnie została spalona i z całym pałacem zapadła się pod ziemię. 50 lat spoczywała w ziemi, kiedy na powierzchni działał polski PGR, a 10 lat temu archeologowie z Uniwersytetu Warszawskiego wykopali ją i tak opatrzona numerem inwentarzowym znalazła się w Muzeum Narodowym. Ilość skojarzeń, wydarzeń, myśli i tego, co z tą malutką rączką z marmuru, który zmienił swoją strukturę i kolor na czarny i matowy pod wpływem historii i chemii. To jest rzecz, która mnie zachwyciła ostatnio. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Ale to pytanie było do wszystkich. Jeżeli państwo, panowie już teraz chcą na nie odpowiadać oczywiście, jeżeli wolicie iść dalej, to możemy dalej się pytać. No, chcemy wykazać się tutaj wobec prowadzącego. Dziękuję uprzejmie. Prowadzący pyta, prelegenci odpowiadają. No, naturalnie muzyka klasyczna. Mógłbym oczywiście wymienić cały szereg kompozytorów, których ciągle słucham, konkretne utwory, po czym można byłoby się zastanawiać, dlaczego akurat te, a nie inne. Ale pierwsza dziedzina sztuki, którą bym wymienił i która rzeczywiście wzbudza we mnie coś takiego tajemniczego, czego nie mogę inaczej nazwać, jak rzeczywiście podziw, zachwyt, że się w kółko tego słucha, to jest muzyka, głównie XIX-wieczna, no powiedzmy też trochę wcześniejsza, począwszy od klasyków, ale też Bach właściwie, począwszy od Bach. Więc to jest to. A jeśli chodzi o literaturę, no to jak tutaj wspomniano, no zajmuję się trochę tłumaczeniem właśnie klasyki, w dużej mierze klasyki. I wybieram te utwory, jak to się mówi, con amore, to znaczy te przekłady tych, czy Sofoklesa, czy Helderlina, którego tłumaczyłem, czy Kawafisa, czy Szekspira też tłumaczyłem. No to były, bo nawet bardzo dużo było przekładów. No więc dlaczego ja podejmowałem ten trud? Przecież nie po to, żeby tam rywalizować z innymi, ale właśnie dlatego, że te utwory do tego stopnia mnie interesowały i pociągały, zachwycały, że chciałem ułożyć je po swojemu. Więc to są, można powiedzieć, takie
taka odpowiedź. A jeszcze trzecia dziedzina, powiedzmy teatr, że czasem realizuję, no, głównie Beckett'a realizowałem w teatrze, no to że zrobiłem aż 30 spektakli. I w tym kilka sztuk, na przykład no, końcówkę, jedna z najbardziej znanych sztuk Beckett'a, realizowałem chyba trzykrotnie. No to dlaczego trzykrotnie? No właśnie dlatego, że struktura tej sztuki, całe sekwencje dialogu, sytuacje na scenie są dla mnie tak urodziwe, tak urzekające, że chcę co pewien czas do tego wrócić i w nowej konfiguracji aktorskiej, bo ja tam specjalnie nie robię jakiejś innowacji, powtórzyć. No to tak trochę jak się wykonuje wielokrotnie utwór muzyczny. Pójdę tym samym tropem literackim, co ostatnio zachwyciło. No, ponowna lektura Mandelsztama, najbardziej zachodniego z rosyjskich poetów. Olśniewająca fraza. Bardzo takie ontologiczne te wiersze są, bytowe. Co jeszcze? Lektura Czechowa. Znaczy Czechowa mogę czytać jakby w nieskończoność, od początku do końca. Jako pisarza, który tę jakby niewidzialną stronę ludzkiego życia, tę magię potrafi odsłonić. To znaczy, że czasami potrafi opisać jeden gest, jedno spojrzenie, jeden ruch, no, który właściwie charakteryzuje daną osobę, że potrafi jakby pisać bez słów, o tak, że jeżeli można użyć takiego porównania, potrafi pisać bez słów. Jeśli chodzi o malarstwo, no to nieodmiennie Cézanne. To znaczy jest to malarstwo, to jest taka skala, taka wysokość, no do której oczywiście staram się aspirować, chętnie bym aspirował, no ale jakby zdaję sobie sprawę, z jakim ja geniuszem mam do czynienia. I to jest właściwie miłość, czy też zachwyt, który trwa od liceum. Ja kończyłem liceum plastyczne. I pamiętam taki plener, miałem przyjaciela, który właśnie bardzo lubił Cézanna, natomiast ja wtedy, mając 18 czy 17 lat, wtedy kiedy zaczynałem się te inicjacje właśnie artystyczne, ceniłem Moneta. I pamiętam, kiedyś otworzyłem album, chyba książkę bodajże Juszczaka Wiesława, postimpresjoniści, z obrazami Cézanna i nastąpiła no, po prostu miłość. Ja potem trochę pisałem na ten temat i starałem się rozłożyć na czynniki pierwsze, i de facto stwierdziłem, że lepiej nie próbuj, bo i tak jakby nie dojdziesz do istoty tego, co jest właśnie tym związkiem między twoją duszą albo pragnieniem twojej duszy, aby iść tym tropem, co szedł ten wielki samotnik i mizantrop z Aix-en-Provence. Dziękuję uprzejmie. Jak już nie odpowiemy. Nie, na to okay. Działa? Działa. Trzeba by włączyć może. Musicie się podzielić państwo. Tylko chciałem zauważyć, że wszyscy zapytani opowiadali o jakichś utworach dawnych. Włącznie z Górami, chyba najstarszym utworem tutaj wymienionym. Innego twórcy. Także jak do mnie moje pytanie trochę tak popychało na stronę, czy wytwory współczesne nas jak gdyby zachwycają, nie, czy nie. Nie miałem takiej intencji. Nie było. Okej, dobra, to ja tylko tak. Ale jeżeli jest taka chęć odpowiedzi w tym kierunku, Pani Iwo, jeżeli jest chęć odpowiedzi w tym kierunku, to ja nie... Nie ma. Nie ma. Okej. Okay. Tak, Beckett całkiem nowy. To też już jest, było, no. Tu się sztuka współczesna to są rzeczy, które 5 lat temu już są stare. To nie, to jest inny ten już. Nie, ja pytałem chyba o to dlatego, że pomyślałem sobie, bo jesteście państwo artystami, w związku z tym ciekawy byłem, czy... Ja tak pomyślałem od siebie bardziej niż o was, przepraszam, że mnie rzadko sztuka zachwyca, w związku z tym jestem bardzo dumny z tego, że wszyscy państwo mówili o zachwytach sztuką. Ja wolę pięknych ludzi na przykład, bardziej mnie zachwycają. Dziewczyny, fajnie. Właśnie to piękno to jest druga kwestia, którą chciałbym, żebyśmy przegadali, nim zacznie mówić, bo tutaj ostatnio, nie wiem, czy któryś z państwa była, może oglądała, to był taki problem, który rzucił pan profesor Knapik, że piękna definicji jest 500 i 1000 i nie bardzo wiadomo, która jest do adekwatna do tematu. Problem jest taki, czy bo ja nim będziemy starali się słuchać to, co jest napisane w liście do artystów, chciałem zapytać, czy my się możemy zgodzić w ogóle, o czym my rozmawiamy, bo temat jest piękno. Czy jest jakaś, waszym zdaniem, szansa
na to, żeby zbudować jakąś definicję piękna, czy to jest subiektywną absolutnie rzeczą, którą mnie się podobają góry i tak dalej, i tak dalej. Piękne jest w oku, jak mówił ten... Mi się wydaje, że to jest w ogóle podstawa tej rozmowy, no, że tutaj uściślenie pojęć, a jeszcze plątanina, może to zestawienie prawdy, tam dobroci z pięknem, gdzie każde z pojęć jest kompletnie nie wiadomo jak rozumieć, to już jest zupełna taka zupa, w której nie wiadomo co. Zabieramy się za porządkowanie w takim razie. To co od piękna zaczynamy, no, tak? Co to jest? To pan decyduje. Okej, to ja mówię, co to jest piękno. Piękno to w najkrótszy, ja mówię o pięknie, które, mówię o pięknie wytwarzanym przez człowieka, mówię o sztuce, nie mówię o górach. Można to potem może rozciągnąć i na pejzaże, góry, dziewczyny i tak dalej, ale to jakby przede wszystkim dotyczy spraw związanych z utworami. I ja po prostu, zajmując się w gruncie rzeczy sztuką, no niemal całe moje dorosłe życie w różnych dziedzinach, gdzieś zauważyłem, wydaje mi się, że to się nie zmieniło przez lata i wydaje mi się, że jestem w stanie sformułować, co to jest. To jest coś, co w naj... Gdzieś potem przeczytałem zdanie, które to jakby dość dobrze oddaje i wspomaga takie tłumaczenie. Ktoś to o tym tak napisał, że to jest po prostu jedność z wielości. To brzmi może mętnawo, ale jest wbrew pozorom bardzo precyzyjne. Każdy utwór, czy to jest obraz złożony z plam osobnych elementów, fragmentów, prawda, no, z osobnych, ograniczonych pól, kolorem, linią i miejscem, gdzie one są rozłożone. Utwór muzyczny, który składa się po prostu z nut, kolejno, które słyszymy, to są elementy, z których złożone jest dzieło sztuki. Zależność między tymi elementami decyduje o tym, czy mamy do czynienia z pięknem, czy nie. Jaka to ma być zależność? To ma być taka zależność, w której te elementy są ze sobą w takiej relacji, że każda zmiana jakiegoś elementu, wyrzucenie go, zamienienie go, powoduje pogorszenie wyrazu całości. Stąd może łatwiej teraz zrozumieć, dlaczego jedność z wielości to jest jedność, czyli coś, co ma jakiś niekoniecznie łatwy do opisania, jakiś jeden wyraz, który odczuwamy, ten utwór, który złożony jest z elementów, które się na ten jeden wyraz składają. Prawdziwe piękno manifestuje się wtedy, kiedy od razu czujemy nieprawdopodobną taką relację pomiędzy wszystkimi elementami, z których jest złożone, że rzeczywiście one wszystkie ze sobą tak to robią, że tak możemy to odebrać. Bo przeciwieństwem tego jest mniejszy lub większy chaos, gdzie przypadkowo zrobione zdjęcie na ulicy, byle jakie, tak jak widzimy ich miliony. Tam są tysiące elementów, które jeśli poprzestawiamy, tak, czyli znak drogowy, który się tam naświetlił w lewej stronie kadru i samochód, jeszcze jakaś dziewczyna na środku, tak zamienimy ten znak z tym samochodem albo w ogóle go wyrzucimy, to wyraz tego jest dalej taki sam. Tam nie mamy do czynienia z pięknem. Natomiast jeśli mamy obraz, w którym jest jakiś trójkąt, jakaś główka, jakiś jeszcze jeden element, jeszcze jakieś tło i to wszystko jest w jakiejś konfiguracji ze sobą i z jakiegoś powodu nam się robi jakoś tak przyjemnie, jak na to patrzymy, to mamy do czynienia z pięknem właśnie dlatego, że wszystkie te elementy współpracują ze sobą. Problem jest tylko, że cecha, która umożliwia spostrzeganie tego pięknego, jest dość rzadka. Dużo częściej słyszymy, że ludzie jak gdyby zachwycają się muzyką, ponieważ ona jak gdyby łatwiej wchodzi. Natomiast jeśli idzie o sztuki wizualne, jest to po prostu, jak ja zdołem przynajmniej zauważyć, niestety bardzo rzadka przypadłość, umiejętność jakby widzenia całościowego, czyli zobaczenia obrazu w całości jako jedno, a nie poszczególnych kawałków, stylu, techniki. To tyle. Bardzo dziękuję, tylko że wie pan o tym, że to jest pewien problem, ale już nie chcę, że kto o tym decyduje. Nie ma takiego problemu. O to chodzi. Dlaczego? Pan, jest obiektywna decyzja, czy to jest... Tak, może dodam. Piękno jest wartością obiektywną. Tylko, bo ta konfiguracja tych elementów rzeczywiście działa na wszystkich o określonej wrażliwości. To jest bardzo nieprzyjemne. To jest bardzo niedemokratyczne. W ogóle jest ogólnie, przestaje być przyjemnie, jak się zaczyna takie rzeczy mówić. Ale ja przynajmniej zauważyłem, że to tak funkcjonuje.
Tak? Ja na przykład, kiedy ja współpracuję z całą masą różnych twórców, robiąc na przykład reklamy, reżyserując je, wymyślając scenografię i tak dalej, współpracuję z operatorami, z kostiumografami, ze scenografami, z całą masą różnych dziedzin, prawda, takich twórczych. Wychowywałem się też jakby w rodzinie artystycznej, gdzieś od dzieciństwa, więc w ogóle w gruncie rzeczy bez przerwy miałem do czynienia z ludźmi z różnych dziedzin sztuki. I to, co ja powiedziałem, to w gruncie rzeczy dla tych wszystkich ludzi, z którymi gdzieś tam blisko jestem i z którymi jakby nie mam w ogóle jakiegoś takiego specjalnego w ogóle tematu i problemu ze sztuką, to oni tak samo myślą. Wobec tego jakby takie pytanie, czy to jest obiektywne, czy to jest tego, bez sensu moim zdaniem. Ponieważ dlaczego ma być coś koniecznie udowadnialne matematycznie, sądowo, tak, i obiektywnie? No. Tak jak na przykład posiadanie słuchu muzycznego. No na przykład ludzie, którzy nie mają słuchu muzycznego i jakim tam pół ton w górę, pół ton w dół, to dokładnie wszystko jedno, tam mniej więcej melodia, fajnie podoba się. A ktoś, kto ma większą wrażliwość muzyczną i bardzo dobry słuch, zaczyna mu tam coś przeszkadzać albo zaczyna doceniać rzeczy, które tego. No i co to jest obiektywne? A jakżeż oczywiste, prawda? No to w dziedzinie wartości wizualnych mamy do czynienia z zupełnie już strasznie trudną sytuacją, dlatego że to naprawdę jest rzecz trudna do oceny. Zobaczenie całościowe naraz po prostu obrazu. Dziękuję uprzejmie, jestem uspokojony. Czy chcecie to skomentować jakoś? Państwo. Tak, tak, tak. No, ja tutaj, no trudno powiedzieć, że się będę polemizował, ale podejmę, że tak powiem, próbę wyjaśnienia naszej debaty. Znaczy nasza debata to właśnie, jak rozumiem, nie miała polegać na tym, że będziemy wyrażać subiektywne, że jednemu no, na początku zadałeś pytanie, no tośmy tak odpowiedzieli z marszu. Ale ja uważam, że to jest problem fundamentalny, filozoficzny, antropologiczny, czym jest piękno. Mnie to interesuje jednak, żeby coś tutaj dociec z tego, a nie tylko powiedzieć, no, że powiedzmy, że to jest uzależnione od czyjejś wrażliwości, że kto ma absolutny słuch, to właśnie docenia, kto nie ma, to jest dla mnie, nie, znaczy oczywiście no, taka debata, ona trwa godzinę, prawda, no, to jest też z natury rzeczy taka trochę felietonowa rozmowa. Niemniej mnie przyszedł taki tutaj pomysł do głowy, żeby tak zacząć, bo tutaj ten list do artystów to się zaczyna od cytatu z Biblii, to z Rodzaju, z Księgi Rodzaju. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Tak. I teraz ja sobie pozwolę tutaj wspomnieć, że już raz uczestniczyłem w podobnej dyskusji i padło bardzo ciekawe tam pytanie. Skąd Bóg wiedział, że to jest dobre? No i wtedy na to padła odpowiedź pewnego teologa, że Bóg jest miarą sam dla siebie. Bóg nie musi z nikim, bo poza Bogiem nie ma nikogo, w związku z czym On jest ostateczną miarą. No więc były tam nawet tak pewne żarty, że Bóg jest samochwalcą, prawda, że sam siebie ocenia, że wiadomo, że jak sam ktoś napisze, to jest bardzo zadowolony i tak dalej. No to były takie żarty, ale konsekwencja tego jest dosyć interesująca, bo jeżeli dalszy ciąg tego wywodu, listu do artystów jest taki, że właściwie człowiek w tym wypadku powinien niejako iść drogą Boga, znaczy go jakoś naśladować, no to mamy też w naszej kulturze, to mam na myśli starożytną Grecję, jest słynne zdanie Protagorasa, które po łacinie bodajże tam brzmiało homo mensura, tak? Człowiek jest miarą rzeczy. No, my musimy sobie zdać sprawę, że wszystko, co nas zachwyca, największe dzieła ludzkości, prawda, od nawet, nie wiem, starożytnego Egiptu, czy jeszcze wcześniej, no, przez starożytną Grecję, przez całe średniowiecze, w obojętnej jakiej dziedzinie, to jest umowne. Musimy z tym się zgodzić, że to jest umowne. To człowiek wymyślił i człowiek teraz w ramach swojego systemu mówi, to jest dobre, a to jest gorsze i robi jakąś hierarchię, jakąś gradację. Ale z punktu widzenia kosmosu, z punktu widzenia
niemej rzeczywistości to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. No musimy sobie to jasno powiedzieć, prawda? To jest ludzkie. I teraz powstaje pytanie, gdzie, no co jest tą busolą człowieka, który to ostatecznie sam ocenia, tworzy i ocenia. No i teraz tutaj pan mówi właśnie, że to już są konkretne rzeczy, że nie można zmienić. Ja mówię o harmonii generalnie. Tak. No dojdziemy do tego. Ja mam nawet bardzo tutaj ciekawy przykład, ale to później, że właśnie można coś zmienić, a to nie zmieni sensu. No ale mniejsza z tym w tej chwili jeszcze nie chcę wybiegać tak daleko. Na razie chodzi mi o to, że moim zdaniem podstawowymi dziełami człowieka historycznie w dziejach to nawet nie są te egzemplifikacje, prawda? To nie jest tam Mona Lisa, to Boska Komedia, Szekspir i tak dalej. Tylko, że to są pewne systemy, że człowiek wymyślił pewien system i ten system jest już wartością. No, najwygodniejsza tutaj jest muzyka. Bo proszę sobie zwrócić uwagę, że powiedzmy, jak my nastawiamy Mozarta, tak? Czy Beethovena i lubimy, tak? To ile rzeczy się na to składa? Po pierwsze składa się na to, że w ogóle człowiek wymyślił takie, a nie inne instrumenty. Proszę zwrócić uwagę, że orkiestra to są tak, instrumenty drewniane, czyli to jest natura, to jest drewno. Później jest blacha, czyli ruda żelaza taka czy inna przetworzona. Potem to są zwierzęce, powiedzmy struny, to ze zwierząt się robi. Czyli jest cała jakby gradacja taka naturalna, prawda? Od właśnie minerałów, jakim jest ruda, brąz, prawda? Z brązu się robi te trąbki i tak dalej. No. Struny, drzewo. To jest cała natura przetworzona i wytworzone są takie, a nie inne dźwięki. To dopiero są dźwięki. Teraz powstaje system dwunastotonowy, który trwa kilkaset lat, aż do Bacha, który temperuje. Co to znaczy, że cała nasza muzyka, to, że nam sprawia przyjemność słuchanie Mozarta, czy Schumana, czy Brahmsa, dlaczego nam to sprawia przyjemność? Ano dlatego, że Bach dokonał równomiernego podziału alikwotu, prawda? Wiecie państwo, znaczy, że powiedzmy dźwięk A, który kamerton daje, to jest 440 drgnień na sekundę. A raz kreślne to jest 880, to jest dwukrotność tego. Tak? To jest oktawa. I teraz mamy do podziału taki interwał, który genialny Bach dzieli na 12, a nie na 14. A przy to można podzielić na 14 czy na 20. Na przykład muzyka hinduska dzieli alikwot na, nie wiem, 24 czy ileś, tylko nie jesteśmy w stanie, no może ktoś o genialnym słuchu może by rozpoznał. I teraz być może największym dziełem geniuszu Bacha polegało na tym, że trzeba podzielić na 12, a nie na żadną inną ilość. A wszystko inne to już są kombinacje w ramach tego systemu. Tak? No. Dziękuję, muszę przerwać, dlatego że się boję, że stworzenie systemu jest tworzeniem pewnego rodzaju kontekstu odbioru sztuki. Ja nie wiem, czy pan Iwo nie mówił o podobnej kwestii harmonii, która jest zrozumiała czy odczytana przez ludzi, którzy znają czy poznali ten system, o którym my tutaj mówimy. No, można was pogodzić jakoś. Absolutnie to gdzieś tam to jest to samo, tylko w takiej formie, jak ja to wyraziłem, brzmi to już kategorycznie strasznie. Ale to ja ze względu na konieczność dyskusji. Sformułowałem to krótko, ale podejrzewam, że Bach kierowany był tęże tajemną jakąś zdolnością, która mu kazała to podzielić na takie proporcje, na pół tony, czyli odległości, wysokości, które akurat nie za duże są, ani za małe. Tak? Nie są za nudne, bo za mało się to zmienia, ani nie są za mocne, żeby z kolei nie móc tym wyrazić delikatności pewnej, podejrzewam. Czyli na tym polega jakaś tam wrażliwość. To też ja właśnie mówiąc o ludziach, którzy coś tam widzą, mówię o tej samej wrażliwości, którą można mieć lub nie mieć. W ramach systemu też jakiegoś, jak rozumiem. I ta wrażliwość może im pozwolić stworzyć dzieło, które ma początek, środek i koniec, jak również stworzyć system po prostu, tak, że to najlepiej budować z klocków półtonowych.
Tak. Ale w tym jest pewien rodzaj harmonii, który powoduje, że życie staje się przyjemniejsze. Ja gdzieś czytałem o jakimś muzykologu, który zamieniał falę muzyki na dźwięki, wpuszczał do wody i w ten sposób wabił ryby. I okazało się, że najlepiej brały na Mozarta. Natomiast krowy dają Co krowy dają? Więcej mleka dają, tak? Przy Mozarcie. Muzyka jest bytem myślnym. Teraz jest pytanie, na ile owa harmonia, tu oczywiście zaczynają się te spory zasadnicze, filozoficzne, na ile owa harmonia jest jakby kwestią odkrywania, a na ile jest kwestią kreacji. Jeśli chodzi o sztuki plastyczne, czy to intuicja mi podpowiada, że w równej mierze ja dokonuję jakiejś kreacji, co jednocześnie jakby odsłaniam jakąś formę bytu. To, że byt, który obserwujemy, to jest tak oczywiście wielkie pytanie, czy to jest przypadek, czy to nie jest przypadek. Niewątpliwie faktem jest na przykład, że zasadą rządzącą natury jest złoty podział. Czyli są pewne rzeczy, które są niejako w naturę wpisane i my tylko dokonujemy jakby ich odkrywania. Nie rzutujemy w całości naszych pragnień. I to jest rodzaj spotkania między władzą poznawczą artysty, a bytem, który jakby do nas wychodzi. Tak postrzegam jakby twórczość. Tak postrzegam twórczość. Czyli to, o czym pisze Karol Wojtyła, o tym, że byt ma głębie, jest niewątpliwie faktem. I o tej głębi chociażby zaświadczają w sposób znakomite obrazy właśnie tego mojego ulubionego malarza, mianowicie Paula Cézanne'a. I muzyka Bacha. I muzyka Bacha. Ja przepraszam, bo to już, bo widzę, że pani gotowa do działania. Natomiast ja przepraszam, bo to jest tutaj dwie rzeczy są ciekawe, wydaje mi się. Bo z kolei to, co mówił pan, to mnie strasznie zainteresowało z tej drugiej strony, nie od strony aktu twórczego, tylko jakby od tego, że w dziele jest coś, co jest komunikatem do odbiorcy, o czym ty mówiłeś, który to komunikat do odbiorcy jest stworzony przez artystę, a Maciej z kolei jeszcze dołożył do tego inny aspekt, mianowicie tego, jak to się zaczyna po prostu. I tutaj dlatego to jest interesujące, co mówi papież i dlatego ten list państwu znany z pewnością, nie będę go cytował, proszę się nie przerażać, bo to długo by trwało. Inspiracja artystyczna, w skrócie mówi papież, inspiracja artystyczna, czyli początek, już mamy nie dzieło, tylko to, co poprzedza dzieło, tak? Jesteście państwo artystami, w związku z tym mówimy o tym. Inspiracja artystyczna, która jest u podstaw dzieła, wykracza, to cytuję, że poza to, co dają zmysły i łączy ten proces z poszukiwaniem sensu życia i nieuchwytnym doznaniem piękna. To jest strasznie trudne zdanie, które jest dla mnie, prośba jest, żebyśmy, mimo że, czyli jest jakby doznanie jakiejś rzeczywistości, o czym mówi, jak rozumiem, Maciej, która inspiruje artystę do działania i to działanie łączy się z doznaniem piękna i poszukiwaniem sensu życia naraz, że tak powiem. Albo jedno po drugim. Pytanie, bo pan uciekł od razu od tego, żeby, przepraszam, tak palcem, że nie, to kwestia, pan uciekł, mówił, że to kwestia dobra, która się pojawia i te kwestie takie etyczne, bo to piękno, dobro i co dalej, poniekąd to jest pewna, to co tu jest proponowane w liście do artystów, pewne rozumienie sztuki. Ja powiedziałem, że to jest zaskomplikowane. Tak, ale ja chciałbym, żeby do tego tematu podeszli. Już żeśmy się gdzieś tutaj zaczęli zaplątywać przy samym pięknie, jak zaczniemy wchodzić w dobro. Nie, dogadaliśmy się, absolutnie. Dogadaliśmy się przy pięknie, wydaje mi się, ale może pani jeszcze coś dołoży nam trudność pewnie. Ja chciałam tylko zamieszać odrobinę przy Bachu, który też jest moim ulubionym kompozytorem i arii Bacha mogę słuchać zawsze z wariacji goldbergowskich. Wspomnieć tylko muzykę mikrotonową i potrzebę ucieczki od systemu, nawet najwspanialszego. Tak gwoli zamieszania jeszcze tej jasności, że żaden system nie jest stabilny, że to poszukiwanie systemu, a czasami ucieczka od systemu też jest istotą sztuki i istotą tego, co nas napędza. Może jeszcze dodam taką jedną rzecz. Proszę uprzejmie. Często pada takie sformułowanie
o tym, że dzieło sztuki coś mówi. Aha. To jest w ogóle podstawowe pojęcie, którym się, że tak powiem, obraca w setkach tysięcy tekstów związanych ze sztuką. I ja bym chciał powiedzieć, może to czegoś sprowokuje kogoś, co ja na ten temat sądzę. I wydaje mi się, że to, co dzisiaj często mówi się za tą bierze za tą wypowiedź artysty, jest czymś, co w zasadzie w jakimś sensie zabija wszystko. Zabija piękno, zabija sens twórczości, dlatego że poszukuje się sensu niezwiązanego z formą. To znaczy, jakby oczekuje się, artysta ma nam do powiedzenia poprzez dzieło coś, co w gruncie rzeczy, mówiąc prostym językiem, można powiedzieć słowami również. Czyli na przykład powiedzieć, że się uważa konsumpcyjne społeczeństwo za jakąś kompletną degrengoladę, tak? Że to jest fatalne. Tak? Na przykład. Tak? I w związku z tym robi się instalację, lub maluje się obraz, lub robi się happening, lub coś. Wydaje mi się, że to nie są tematy, dlatego że to można powiedzieć. Jest to dużo bardziej skuteczne. Jeśli tematem naszego spotkania jest piękno. I ono samo dobro w sobie. Z tym dobrem to za tak chwilę, bo to jest temat, za trudne. Dla mnie to jest za trudne. Jak on mówi, że dobro, to ja już nie wiem. Ale samo piękno jeszcze na razie, tak? Mhm. Że doznanie piękna, abstrakcyjne uczucie, które nagle nas przepaja, kiedy słuchamy na przykład Mozarta, czy słuchamy Milesa Davisa, czy coś tam innego, lub kiedy patrzymy na Cezana, lub kiedy patrzymy na zupełnie jakiś inny obraz i nagle nam się robi tak, o kurczę, ale to fajne. Ja na przykład tak. Albo jakieś inne przekleństwo tam mi w duszy zagra. Takie, że to z takim pozytywnym tym. Ono nie bierze się z tego, że ja odczytałem, że artysta chciał mi powiedzieć zdanie lub myśl, którą w gruncie rzeczy mógłby zrobić słowami, tak? Tylko że po prostu ten układ plam podoba mi się. Albo ten układ tonów podoba mi się. To jest coś, to jest kompletnie przeciwny pogląd, jeśli idzie o postrzeganie pięknej sztuki, jaki obowiązuje w tej chwili przez ten cały system, jaki jest jakby w tej chwili jeszcze ciągle jakby czynny na świecie i taki jakby funkcjonujący, w który tak jak gdyby tutaj się cały czas jakby obraca, to prawda? Czyli co artysta chciał przez to powiedzieć? To jest dość temat taki chyba ciekawy, bo wszyscy mają z tym, podejrzewam, jakiś problem, bo wszyscy są nękani mniej lub bardziej jak gdyby tekstami, opiniami, ocenami, gdzie kategoria co chciał powiedzieć jest jakby w ogóle podstawą. Natomiast jak to wygląda lub jak to brzmi, to w ogóle nie ma znaczenia. Super. Czy tutaj, bodajże Antoni, przywołałeś sofistę. Czy to jest ten? Tak? Słychać? Pitagorasa. Znaczy, oczywiście, że te pojęcie piękna, jakby definicja, to oczywiście jest starożytna Grecja. W okresie klasycznym powstaje wielka teoria. Wielka teoria piękna, która z różnymi modyfikacjami trwa nieprzerwanie do połowy, do końca XVIII wieku. I wraz z romantyzmem następuje stopniowe roztrzaskanie tej teorii i piękno staje się problematyczne. To znaczy oczywiście przez 20 ileś wieków piękno stanowiło atrybut głównie Boga. Ta tradycja się rozpada. I teraz podstawowe pytanie jeszcze, czy z tej tradycji coś jeszcze pozostało? Ja osobiście uważam, że nie jesteśmy więźniami jakiejś, powiedziałbym, nieodwołalności historycznej, nieodwołalności teorii, heglizmów czy etc., różnych takich, powiedziałbym, rzeczy. I rzeczywiście no, żyjemy w świecie, który wydaje się światem absolutnie chaotycznym, ale ten chaos jest efektem właśnie ścierania się kilkudziesięciu sprzecznych jakby światopoglądów, które są efektem właśnie rozpadu tej jednej wielkiej teorii piękna. Także kwestia uzgodnienia, powiedziałbym, języków jest rzeczą niezwykle właściwie trudną i być może już nawet dzisiaj niemożliwą, biorąc pod uwagę na skalę tego roztrzaskania. Ja jestem przywiązany do takiego rozpoznania bodajże chyba Wittgensteina, który powiedział, że świat rozpada się na gry językowe.
Te gry językowe, jak mnie się wydaje, są jakby umocowane w emocjonalności jakby każdego człowieka. I każdy człowiek, a zwłaszcza artysta, prowadzi jakąś grę językową nie tylko jakby w obrębie własnego środowiska, ale też jakąś grę językową w stosunku do świata, który usiłuje zbadać, przekształcić. I o tym decyduje tak naprawdę praktyka. Praktyka jest wcześniejsza od każdej teorii. Jeszcze raz byś to wyjaśnił. Żeby znaczy, że innymi słowy, nasz punkt widzenia rzeczywistości zależy od praktyki. To znaczy, jeżeli mam dyspozycje kontemplacyjne i rozwijam je, no to będę szedł w kierunku malarstwa czy myślenia raczej klasycyzującego. Jeżeli mam emocjonalnie jestem, powiedziałem, wzburzony, będę szedł romantykiem. To są jakby pewne rzeczy, które są już jakby rozdane. Sprawa też tutaj, oczywiście pojawia się sprawa talentu, rzecz niezwykle jakby tajemnicza. Pamiętam takie doświadczenie, jak byłem chyba jakimś takim opiekunem świetlicy na studiach polonistycznych i pojawił się chłopiec chyba 7 czy 8-letni, który malowały różne inne dzieci i on, zielona plama, czerwony kolor, nie? Za chwilę fioletowa plama, żółty pomarańcz, ładuje w sposób niejako naturalny, nie? No, tak się zastanawiałem, jest jakaś dyspozycja. Być może jest to dyspozycja jakby wcześniejsza niż coś, co możemy, co można wyuczyć, czego można się wyuczyć. Ale tak, przepraszam, nie chcę tak wpadać w słowo, już widzę, no, że tak. Antoni Libera ma ochotę mówić. Natomiast jedna rzecz, ja bym tak jednak nie odpuszczał tego, co pani mówi, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe i przepraszam, bardzo w duchu tego, co jest pisane w liście do artystów, co mi się bardzo podoba, że dobrze przeczytany tekst. Kwestia jest taka, mianowicie, że ja sobie uświadomiłem, że przecież to może to się mówi tylko metaforycznie, co artysta miał na myśli. Przepraszam, ale niech pan mi tylko pozwoli skończyć myśl, ja się zasłaniam Janem Pawłem II. Dlatego, że mi się wydaje, że człowiek trochę sobie nie radzi z tym doświadczeniem, które go porusza, nie wie do końca, co go porusza w dziele, które jest, a to piękne jest pewno, to co go porusza. I dlatego mam takie wrażenie, że piękno budzi radość. To jest zdanie papieża, które jest bardzo mądre. I ta radość, o tej radości pan mówi, natomiast człowiek tematyzuje radość, bo trochę musi coś z tym zrobić. Ja pamiętam, muszę powołać na przykład, jak wyszedłem z kina po filmie takiego tureckiego reżysera. Nie pamiętam, nie chciałem pytać o czym, ale był tak piękny, poruszający głęboko film, że nie byłem w stanie samochodem dojechać do domu, bo mi się wszystko pomieszało. Byłem tak potwornie poruszony. I to tam nie tematem właśnie, co artysta miał, tylko tym czymś, co się udało, muzyką, jakimś tam zestawieniem tych rzeczy, które były w tym dziele. I sobie pomyślałem, że ten film otworzył oczy na jakiś sens, nie wiem jaki, poprzez to, że był tak mocno poruszający dzięki funkcji estetycznej. I w związku z tym wydaje mi się, że to zdanie papieskie, to co oczywiście pan, że piękno poprzez sens się przejawia i daje radość do tego, żeby, jak mówił Norwid, pracować, przepraszam, to już dajmy sobie pokój z cytowaniem Norwida dalej, chociaż to jest głęboka bardzo myśl. Także tutaj tylko moja glosa do tego, co powiedziano, żeby to nam nie umknęło gdzieś, bo to się moim zdaniem gdzieś tam właśnie z owym dobrem bardzo mocno łączy, tylko pojętym nie jak kategoria filozoficzna, tylko jak pewne poruszenie duszy ludzkiej, czy ducha, no, przejęcie się. Ja się uśmiecham. Tak, widzę, że pan się uśmiecha, ale to nie, dobrze się uśmiecha. Dzieło, tak? Ta, o, nie, radość, chęć do życia. Tak, łączność tak, między pokoleniami, mówi papież. Ochota do życia, piękno zbawi świat, kończy cytując niedobrego pisarza. No słuchaj, przepraszam. Tak, pan Antoni był w kolejce. Przepraszam. Ja jednak bym mimo wszystko jeszcze podrążył właśnie to pytanie papieskie, które nastręcza nam pewne problemy. I wróciłbym właśnie do jakiegoś takiego, do pozycji zero, do samego początku. No, znaczy, skąd się wzięła w ogóle sztuka, po co była i być może na czym polega to dobro, które z niej wynika, bo tu oczywiście nie chodzi o dobro w kategoriach etycznych, tylko innych. I mnie się wydaje, że istotą sztuki
jest to, że człowiekowi jest lżej na ziemi. Znaczy, trzeba sobie zdać sprawę właściwie z takiej elementarnej sytuacji, w jakiej ludzkość się znajduje, odkąd istnieje. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do cywilizacji, prawda? No ale wyobraźmy sobie teraz nie, w końcu w skali geologicznej, to jest nie tak dawno, no kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Kilkadziesiąt zaledwie, kiedy człowiek w sensie biologicznym już był identyczny z nami. No i właśnie, że on rodzi się na tej ziemi, co nawet z trudem mówi, no nie ma nic, prawda? Zwróćmy uwagę, w jak uprzywilejowanej my jesteśmy sytuacji. No i chciałem taki, że tak powiem, poglądowy przykład, że chociażby nasze spotkanie tutaj. No czym jest takie nasze spotkanie? No rozmową, wymianą poglądów. No ale zwróćcie Państwo uwagę, że jest dosyć przyjemnie, prawda? No, znaczy, nam przynajmniej. No siedzimy, no tego rozmawiamy, w jakimś sensie dowartościowujemy się, nic z tego nie wynika, ale nikt nie czuje się odpowiedzialny, więc jest dosyć, no ta, teraz zastanówmy się, czego to jest funkcją, że takie spotkanie w ogóle jest możliwe. Skąd się to wzięło? No, między innymi stąd, że w ogóle były setki lat sztuki, bo my rozmawiamy o sztuce, ale my sami jesteśmy jakimiś owocami tej sztuki. My mówimy, prawda? Nie zawsze człowiek mówił. A można powiedzieć, że w ogóle język jest już pierwszym, tak jak mówiłem poprzednio o systemie dźwiękowym w muzyce, także język jest już dziełem sztuki. I on niejako pojednał człowieka ze światem przez sam akt rozmowy, prawda? Przez sam akt spotkania. I tu zakończę ten kawałek tego swojego wywodu. No, no tu odwołam się do czegoś, czym dosyć intensywnie się zajmowałem, do Becketa, do jego dramaturgii. I jego podstawowy pomysł w Czekając na Godota. No to wszyscy znamy, prawda, to dzieło, no znaczy to się stało w ogóle takim potocznym wyrażeniem, czekać na Godota, to znaczy nie doczekać się, prawda, że oni sobie tam na kogoś czekają. Ten ktoś jest przez to, że się nazywa Godot, to God tam ma taką cząstkę, to może to chodzi o Boga, Becket się wypierał, że nie i tak dalej. Ale nie zwraca się uwagi na jedną podstawową rzecz, którą ja w tych swoich inscenizacjach, w swoich komentarzach podkreślałem. Tam są dwie pary bohaterów. Dwie pary bohaterów. Dwóch, którzy czekają i dwaj, którzy wędrują. I jeżeli się, ja teraz już skracam bardzo, jeżeli się bardzo dokładnie rozpozna, co oni mówią, jaki jest ich status sceniczny, to się okaże, że wszystkie te cztery postaci to są tylko personifikacje pewnych aspektów ludzkości. To znaczy, z jednej strony jest człowiek jako gatunek, prawda? Ale to jest w każdym z nas, prawda? Bo każdy jest przedstawicielem gatunku i każdy jest jakąś jednostką. A ta para wędrująca to jest właśnie jednostka. I teraz i zarówno gatunek, jak i jednostka ludzka z kolei dzielą się też na dwa aspekty, no, co nazywamy ciałem i duszą, albo biologiczną stroną ludzkości i cywilizacyjną stroną ludzkości. I ci bohaterowie mają takie cechy, w których można rozpoznać, że ten Władimir, zresztą nie bez powodu nazywa się Władimirem, czyli tym, który włada światem, a w skrócie na niego mówią Didi, czyli mów, czyli to jest ta część języka, to jest ten logos człowieka, a ten drugi jest Estragon, no, który kojarzy się z zielem, prawda? Estragon na pobudzanie epatu, no, strona biologiczna człowieka, a w skrócie gogo, czyli go, idź, czyli nogi. Czyli człowiek to się składa z nóg i z ust. Dokądś idzie, nie wiadomo dokąd, i jednak jest tak, jak Pascal mówił, trzcina myśląca. Jest i trzciną, ale i myśli. I teraz co się dzieje? Że tamci sobie prawdopodobnie ubrdali, ta para czekająca. Gatunek ludzki. Wymyślił sobie Godota, że ten Godot ich uszczęśliwi, że Godot zmieni ich los i czekają na tego Godota pod drzewem. To jest prawdopodobnie urojenie, nie ma żadnego dowodu w tekście, a tylko tekst się liczy, że Godot istnieje. Ale co się dzieje, że gdyby oni sobie tego nie ubrdali, gdyby oni nie czekali na tego Godota, to ta para, która przechodzi, czyli każda ludzka jednostka, czyli każdy z nas,
nie spotkałby kogoś, z kim mógłby porozmawiać. Tak jak o to dziś tu rozmawiamy. To, co się tu w tej chwili na tej sali dzieje, to jest to, że my jako jednostki rozmawiamy z cywilizowanym gatunkiem. A cywilizowany gatunek stoi między innymi, jeżeli nie głównie, na sztuce. Egzegeza poruszająca. Przynajmniej czekając na Godota, ale zarazem z wnioskami idącymi dalej. Przepraszam, pani Agnieszko, pani się do głosu, chciałbym poprosić, żeby pani mogła powiedzieć. Już jesteśmy chyba dalej, trochę nie śmiem po tym wykładzie, który zdiagnozował naszą sytuację. Ja chciałam wrócić do pana postulatu o komunikację pozawerbalną, bo oczywiście, też bardzo mi się podoba postulat cofnięcia się do punktu zero za Wittgensteina, Hegla i w sumie rozumiem też tego postulat, który pan wysłał, żebyśmy rozmawiali o swoich doświadczeniach, bo rzeczywiście w godzinnej rozmowie nie damy rady poruszyć zgłębić przede wszystkim filozofii estetycznej. Więc może rozmawiając na takim prostszym poziomie, ta rozmowa jest bardziej emocjonująca. I oczywiście to, że potrzebna jest nam kultura i wspólny język i wspólna formacja kulturowa, żebyśmy się mogli porozumiewać, żebyśmy się tu mogli spotkać, ona jest w pewnym sensie wspólna, że w ogóle możemy rozmawiać. Na pewno im głębiej byśmy rozmawiali, tym bardziej by wychodziło, że te różnice są bardzo różne i że mówimy o, że każdy w swoim świecie rozumie na swój sposób nasze doświadczenia. Ale chciałam odpowiedzieć na to rozpoznanie takiego momentu w sztuce, bo też rozumiem, że to jest trochę do mojej grupy zawodowej skierowane, kuratorów, ludzi, którzy zajmują profesjonalnie sztuką, że rzeczywiście ta komunikacja werbalna zdominowała trochę mówienie o sztuce. Myślę dlatego, że to jest łatwiejsze, po prostu łatwiej jest jednak wymieniać się tekstami niż w jakiś sposób wymieniać doświadczenia pozawerbalne. I ja też, mówiąc o komunikacji, wydaje mi się, że piękno i doświadczenie piękna jest niezwykle ważnym elementem komunikacji, że to, co pan opowiadał o tym doświadczeniu wspólnym, wspólnoty w odczuciu estetycznym, które jest jednym z takich podstawowych międzyludzkich doświadczeń. No ja mam tak samo, pracuję z mnóstwem artystów, z mnóstwem ludzi i ten moment, kiedy naprawdę rozumiemy, że się rozumiemy i zgadzamy i wszyscy jesteśmy przekonani, że właśnie widzimy jakiś obiektywny fakt, który się zdarza, to jest momentem bardzo emocjonującym i budującym bardzo głęboką więź. Poczucie bezpieczeństwa, poczucie sensu, które łatwo stracić, nieustannie się obijając o brak zrozumienia, więc to jest bardzo ważne. Ja przejdę może do takiego mojego statementu, który sobie wypracowałam w czasie po prostu lat pracy ze sztukami pięknymi, nomen omen. Mi się wydaje, że to, co bywa nazywane transcendencją, duchowością, dotknięciem Boga, inspiracją, ja zaczęłam sobie tłumaczyć w pewnym momencie jako rzeczywiście ten najlepszy układ kompozycyjny i to głębokie przeświadczenie, że akurat mamy do czynienia z tą istotową różnicą, wynika z dokładności, z jaką dana rzecz odzwierciedla neurologię, odzwierciedla struktury ludzkiego myślenia. Wydaje mi się, ja pochodzę ze świata sztuk plastycznych, dlatego mam prawo tak, dlatego to doświadczenie pozwala mi się skłaniać w tą stronę, że w języku łatwiej jest powtarzać klisze. Oczywiście język może być używany na najwyższym poziomie twórczości i takiego wypuszczenia się na pewne niebezpieczeństwo, które jest niezbędne do zaistnienia sztuki. Natomiast w języku teorii my nieustannie powtarzamy klisze. A w momencie, kiedy nie mamy, bo myślimy jednak werbalnie, kiedy zostajemy bez tego podstawowego narzędzia i cofamy się do tego punktu przedwerbalnego, do punktu takiej pierwotnej świadomości,
i myślimy muzycznie czy plastycznie, to wtedy troszkę jest łatwiej do tych wewnętrznych struktur neurologicznych docierać. I wydaje mi się, że to, co się wydarzyło w sztuce na początku XX wieku, takie zerwanie z opowieścią i cały pochód idący w kierunku abstrakcji, który gdzieś w takiej czystej abstrakcji miał swój punkt taki szczytowy, powiedziałabym, nie wiem, w rzeźbach Katarzyny Kobro czy obrazach Marka Rotki, które bardzo często są teraz interpretowane jako twórczość duchowa czy bliska religijnej, co jest mi zupełnie odległą interpretacją mojemu światopoglądowi, ale rozumiem, że można tak to odczytywać. To w moim prywatnym rozumieniu świata jest to przez akt niezwykłej odwagi dokonany przez artystów, który polegał na odrzucaniu systemów, na odrzuceniu bezpiecznych sposobów zachowań, dotarcia do jakiejś bardzo głębokiej struktury myślowej wynikającej z neurologii. Ja to tak rozumiem i rzeczywiście takie doświadczenie daje poczucie sensu życia. Jako mówimy o odbiorcy, czyli który tego doświadcza. Szukanie Boga w wnętrzu mózgu, tak? Jeśli można to tak zdefiniować, to szukanie tych struktur neuro jakichś... Właśnie na jakiej podstawie, tylko jedno, bo to faktycznie może rodzić niejasność. My musimy, otwieramy się na pytania państwa, natomiast tylko żeby się, bo faktycznie jest taki pewien problem, to jest metafora? To, o czym pani mówi, jest tą neurologią. A to jest udowadnialne? Czy to jest jednak nie? Bo to mnie bardzo zainteresowało. Myślę, że nauka jest tak samo jak religia. Jest trochę kwestią wiary, prawda? Jest jakimś... Wbrew pozorom chyba tak. Jeżeli prześledzimy teorie naukowe, które zostały obalone, a przez jakiś czas funkcjonowały jako coś oczywiście zupełnie obiektywnego, to za każdym razem jakiś system kulturowy. To jest system, w który ja byłabym skłonna uwierzyć. Mnie się wydaje, że, bo ja mniej więcej chyba rozumiem, o co pani chodziło. Wydaje mi się, że gdzieś rzeczywiście, bo my możemy tutaj odbywać pewnie dość błyskotliwe nawet tyrady na temat różnych sensów i gry sensów w obrębie tych pojęć, czym jest twórczość, czym jest piękno i tak dalej. Natomiast rzeczywiście jest pytanie dość ciekawe, na które... nie ma odpowiedzi, wydaje mi się, to jest to, dlaczego do cholery robi się przyjemnie jednemu, kiedy na przykład słucha właśnie Davisa, no? A dlaczego komuś się robi przyjemnie jak Cezana i widzi tego Cezana, no? Nie wiadomo, co jest w mózgu, co powoduje, że nagle wytwarza się, nie wiem, serotonina czy coś tam, jak widzimy ten układ plam lub ten układ nut z tą dynamiką zagrany czy coś. Tego, kurczę, nie wiadomo. I wydaje mi się, że gdzieś pytanie pana Antoniego, które było o tym początku, jak tam Bóg to stwarzał i tak dalej, że to było dobre, niedobre, tu gdzieś jest jakaś w ogóle podstawa tego, po jaką cholerę to jest ten cały ten, bo przecież zmysły, logiczne myślenie, zmysły, prawda, nie wiem, równowagi, postrzegania, widzenia, tam wszystko jest po to, żeby tam przeżyć, żeby nas te tygrysy, dinozaury czy inne tam nie pozżerały, tak? I żeby po prostu żyć. Natomiast po jakiego, że tak powiem, jest od nagle, ni stąd, ni zowąd, nagle odczuwanie jakiejś radości, tak? Jakiejś satysfakcji na widok, na przykład, nie wiem, naskalnego bawoła na malowaniu, albo na przykład rytmu zagranego na jakichś bębnach. Skąd się to bie? Po co to jest? Znaczy, no, powiedziałem, rytm jest egzystencjalnym pulsem. Czyli... Ale po co jest, po co natura nas obdarza tym? No, na to pytanie, nie, dlaczego to nas natura obdarzyła, na to nie odpowiem. Natomiast no nie, ale jest, no, właśnie... jest pewne współbrzmienie między naturą, a tym, co jest w człowieku, to też jest naturą. No. To jest, ja przepraszam, ja tutaj absolutnie, no, odpowiedź jest no. W tym liście. Że to radość, to jest po to, żeby radość była. Nie, żeby było przyjemnie, natura może jest tak. Człowiek jest dziełem Bożym i w związku... To jest jedyna odpowiedź, jaka jest możliwa na to zadane przez pana pytanie, bo jest pewna prawidłowość, jest, ale która daje nazwijmy radość. To jeszcze raz prostym językiem, czyli jest, po to jest nam dana możliwość odbioru piękna, żeby nam było przyjemnie.
Znaczy jest to spuścizna pewnej, niekoniecznie, dlatego że... oczywiście, że sztuka to jest poszukiwanie przyjemności wyższego rzędu. O, to jest jakby fakt, natomiast my nie możemy jakby prowadzić tych rozważań bez uwzględnienia kontekstu historycznego. Co to znaczy? Że to, co jest jakby, że sztuka, robienie obrazów przez właściwie od Lascaux de facto, od momentu założenia tradycji malarstwa europejskiego, właściwie no to była wspomożenie rytuału. Tylko i wyłącznie. To był dodatek do czegoś znacznie większego. No dobrze, no ale robiło się przyjemnie, jak jakieś tam... No tak, nie robiło się, znaczy nie robiło się, nie możemy mówić o robieniu... My nie jesteśmy w stanie jakby wyobrazić sobie stanu duchowego, psychicznego naszych poprzedników. Jesteśmy jakby całkowicie już jakby zupełnie innym... nie jesteśmy w stanie nawet zrekonstruować Dobrze, to ja powiem tak, po co natura zrobiła tak, że robić się przyjemnie od Cezana? No. Już nie mówmy o Lascaux. No. Po co to jest? Ja zadaję to pytanie, ja nie wiem, no bo to jest takie zjawisko, jest dość ciekawe. Można omawiać sobie jakby... Może pan tak? Przepraszam, ale mnie się wydaje, że trochę to jest źle postawione. No, przyjemność jest funkcją przyzwyczajenia. No, jeżeli się wdrożymy w jakikolwiek system, to wówczas kombinacje w ramach tego systemu budzą w nas takie rzeczy. No, to dziecko nawet wie, że jeżeli się przyzwyczai do jednego łóżka, to potem jest mu niewygodnie w drugim. Ale przepraszam, jedne kombinacje budzą, drugie nie. Nie, to jest... Wie pan, ja rozumiem, że pan cały czas drąży, skąd była potrzeba dodatkowej ekspresji. To jest dla mnie pytanie rzeczywiście ciekawe i trudno na nie odpowiedzieć, chociaż znam różne odpowiedzi na to pytanie, a nie dlaczego coś sprawia przyjemność, bo to jest dla mnie pytanie niepozorne, ale nieistotne. Pytanie istotne jest, dlaczego ten jaskiniowiec w pewnym momencie wziął kamień i narysował to na tej ścianie. To jest dla mnie ciekawe. Po co, dlaczego on to zrobił? Czy dlaczego ktoś pierwszy zaczął mówić? Nie po to, żeby się skomunikować, żeby poinformować, tylko żeby dać wyraz tego, co mu tam się tli w głowie. To są dla mnie pytania, które są moim zdaniem godne czy warte rozważania. Wydaje się, że przeprowadzono symulację polowania, po to, że zabieg magiczny mający na celu spowodowanie, żeby polowanie było skuteczne. Po to zrobił tak, to znaczy patrząc na to malowidło, pomyślałem sobie, że mamy do czynienia rzeczywiście, to jest magia, nie? Magia po to, żeby przekonać bogów czy siły wyższe do tego, żeby polowanie było... A Bach komponował po to, żeby zarobić na utrzymanie rodziny. I zaczynamy wchodzić, przepraszam, za moment jeszcze inny temat.